Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pan Wojtek, a to kolejny film na moim kanale. Tym razem z Pokémon Duel. Tak jest, wracamy do gry Pokémon Duel. Jak zapewne większość z was wie, już informowałem was, że niestety mój progres w grze, został wyzerowany. Niestety podczas formatowania telefonu, a raczej przewracania go do wersji fabrycznej ustawień. No i musiałem zacząć grę od nowa, ale coś już tam mam i taki dzisiaj będzie pierwszy opening za Rubino, oczywiście boosterów oraz także tych zwykłych boosterów. A zanim jeszcze zaczniemy, to pozdrowienia z ostatniego filmu. Przypominam, że każdy, kto zostawia łapkę w górę oraz zasubskrybuje mój kanał i da o tym znać w komentarzu, będzie miał szansę na bycie właśnie w tym wyróżnionym w następnym filmie. Ostatni film miał chyba tylko teraz 400 coś łapek w górę, czyli doszło do tej granicy. Zmieściło się od 0 do 500 łapek w górę, więc pozdrawię tylko jedną osobę. Gdyby było powyżej 500, to wybrałbym dwie osoby. Także może tym razem się uda pod tym filmem wstawić więcej niż 500 łapek w górę, a wtedy pozdrawię dwie osoby na kolejnym filmie. A komentarz osoby, której wybrałem, to Kwasny to Jaś. Pierwszy raz chyba Cię widzę na kanale. Jeśli jesteś nowy, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i zachęcam do oglądania moich dalszych materiałów lub wcześniejszych, żeby się zapoznać z tematyką kanału i tak dalej. A teraz już zapraszam Was na materiał. Jesteśmy już w grze, jak widzicie, mam 1931 punktów rankingowych na moim nowym koncie. Deck taki raczej standardowy, głównie postawiony na szybkie raszowanie przeciwnika, nawet bez szapeta, czyli taki standardowy i to mocno, dlatego w większości pojedynków walczyłem z przeciwnikami, a raczej prawie w każdym, już na tym poziomie rankingowym, którzy mieli dużo lepsze figurki, a i tak byłem w stanie czasami właśnie wygrać. Czy to przez ich błędy, czy to po prostu przez jakąś tam odpowiednią taktykę dobraną pod jakiegoś konkretnego przeciwnika, lub po prostu gdy miałem wystarczająco dużo szczęścia przy losowaniu ataków i lub ruchów danego Pokémona. Dobra, zaczynamy jednak tak jak było ustalone od openingu, czyli tak, to mamy trzy boosterki: fioletowy, zielony i ten Rainbow Booster, czyli najlepszy, który można trafić za darmo za zwycięstwo oraz Locked Booster. Czyli za stoczenie odpowiedniej ilości pojedynków PvP. Jeśli wygramy jeden mecz, dostajemy 3 fragmenty klucza. Jeśli przegramy, to jeden fragment klucza. Dobra, zacznijmy może od otwierania Locked Boostera. Zobaczymy, co nam się trafi. Uwaga! I co tu mamy? Pichu, Uncommon. Pichu chyba nie miałem nawet na swoim tym ostatnim koncie, poprzednim, Bellsprout. Zobaczymy, co robi z Uncommon. Ingot R. Dużo golda, ale niekoniecznie potrzebuję akurat tego typu przedmiotów. Tu jeszcze tam się nie wyzerwało. O, wyzerwało. Za 1,5 godziny będę mógł kolejny sobie otworzyć, uzbierać fragmenty klucza znowu. Dobra, otwórzmy już teraz zielony. Co my tu mamy? Poliwag. Nie jest najgorszy drop. Frogadier. Spoko. Ingot Uncommon. Rarmitel Uncommon też fajnie. No dobra. Fioletowy. Jednak to liczymy na jakieś ery i exy, coś tego typu. Szapet byłby fajnym dropem. No ale szansa na to jest raczej mała. Nicktiena. Wow, nie znam tego Pokémona zupełnie. Uncommon. Ingot Common. O, już mi się nie mieszczą, widzę. Cube Common. Już mi się nie mieszczą rzeczy w moim, tak jakby, tym plecaku. No i ostatnia skrzyneczka. Rainbow Booster. Oczywiście z tych darmowych, bo będziemy też otwierać takie za rubiny. Uwaga, Rainbow Booster. No tutaj liczymy na coś fajnego. Pinsir, serio. Pinsir raczej nie jest fajnym Pokémonem. Tu byłaby gwarantowany co najmniej R figurka. Sandshrew. Pakirsu? Pakirisu? Nie wiem, jak się czyta tego Pokémona, nie znam go. Chyba z tych późniejszych generacji już jest. Dobra. Musi być, no bo dwie generacje znam. Dobra. Czyli tak, przechodzimy teraz do sklepu. W ogóle mamy też jeszcze tutaj event, przy okazji Wam pokażę, jeszcze przed tym. Mamy teraz event, który będzie trwał do 21 czerwca z Pokémonami, który boostuje tak jakby podczas walki w tym evencie. Nasze Pokémony ziemne są dużo silniejsze. Na przykład te, co mają normalnie dwa ruchu, będą miały trzy ruchu i tam ataki są chyba o 20 silniejsze i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie za zwycięstwa to mamy różne fajne nagrody, więc warto grać. Jednak, no jednak gra kosztuje nas aż 65 energii, więc zbyt często tych pojedynków staczać nie można, także warto ułożyć sobie fajny deck, żeby, no jeśli już gramy, żeby mieć duże szanse na zwycięstwo. No dobra, w sklepie mamy tak. Oczywiście przechodzimy do boosterów.
mamy jakieś specjalne oferty polecane, czyli recommend, mamy exchange single, mam 6 aż booster ticketów. Fajnie, otworzymy. Przy otwarciu exchange quadruple, czyli 4 figurek za 200 rubinów, mamy gwarantowanego jednego R lub EX. My jednak będziemy otwierać te specjalne oferty, zobaczcie. Tu mamy za 300 rubinów co najmniej jeden EX, a więc to jest to, co nas interesuje. I otworzymy sobie jeden ten specjalny i jeden ten specjalny. Mam tutaj 851 rubinów, więc otworzymy sobie może najpierw tego. 6 figurek, 3 karty i 300 exchange material. Trzymamy kciuki. To musi być jakiś fajny opening. Uwaga. Tak, przeznaczam te 300 rubinów. Teraz będę musiał chyba zasejwować sobie swój progres w grze, bo no szkoda, znowu by było zacząć od nowa, gdyby to się stało z telefonem. No i teraz, jak EX się trafi, to jest też bardzo ważne. Dobra, pierwszy, co się tam trafia? Uwaga. I Raichu. Raichu nie jest zbyt dobrym dropem, uncommon, dobra, spoko. Może coś będzie dalej jeszcze fajnego, mamy w sumie 6 figurek, czyli jeszcze 5 figurek otwieramy, jeden EX musi być, co najmniej. Ale może teraz się trafić więcej. Uncommon Mewile. Raczej Mewile. Też nie bardzo. Też nie bardzo. Jakiś... Chciałbym chociaż więcej niż jednego EX-a, byłoby na pewno fajnie. Szapet! Jest! Jest szapet! Jest szapet! Jest! Kurczę, mój ulubiony Pokémon. W końcu. I to tak szybko, nie no. Będę mógł w końcu grać moją ulubioną taktykę właśnie z Szapetem, który przeskakuje przeciwne Pokémony, jeszcze ma 3 ruchu. Co prawda ataki ma niezbyt mocne i raczej łatwo jest go pokonać, ale przy odrobinie szczęścia możemy z wykorzystaniem tego Pokémona wygrać już w 3, a nawet w 2 ruchach chyba nie możemy wygrać. W 3 ruchach możemy pokonać przeciwnika z wykorzystaniem właśnie tego Pokémona, także super drop. Cieszę się z niego jak normalnie, bardziej niż chyba z niektórych EX-ów nawet. Więc już ten opening już jest super, już jest fantastycznie po prostu. Okej, kolejny Pokémon. Uncommon Petilil. Nawet go nie znam, nie wiem co robi. Prawdopodobnie słaby jak Uncommon. Bo z Uncommonów chyba jest Shapet, jest jeden takim Pokémon, którego bardzo warto właśnie z jego usług korzystać. Vibrava. Tego Pokémona widziałem w użyciu przez innych graczy. I chyba był nawet ciekawym Pokémonem, zobaczymy. Zaraz, która to już będzie figurka? Chyba już ostatnia, czyli teraz musi być EX, prawda? No tak, ten rozbłysk oznaczał Zapdos! Zapdos! Zapdos to jest najsilniejszy, legendarny ptak w Pokémon Duel. Przynajmniej moim zdaniem. Ponieważ ma on mega bonus dla Pokémonów chyba elektrycznych, z tego co mi się wydaje. Lub inny elektryczny Pokémon chyba dla elektrycznych, ale właśnie Zapdos jest w tym jednym z tych deków takich najbardziej polecanych. Przynajmniej jeszcze przed aktualizacją, kiedy grałem wcześniej, kiedy nagrywałem film, ale Zapdos mega. Mega drop teraz karty. RK Focus Band. Choose one of your Pokémon on the field. Dobra, nieważne. Antidote. No to wiadomo, że leczenie trucizny. Aha, jeszcze był jeden antidote. Okej, okay. No tak, jakaś teraz formułka, żeby zobaczyć co nasz Pokémon tutaj ten. Okej, okay, super. No i może przeskoczyć przed... Właśnie zamiast ruchu może przeskoczyć, znaczy zamiast swojego ruchu o 2 może przeskoczyć jakiegoś Pokémona. No mega, po prostu mega. Steel Wings za 50, Thunder Crash za 100, Roost... Aha, czyli musi czekać 3 tury, ale jeśli ma jakieś negatywne na sobie efekty, to wszystkie neguje. Aha, czyli Thunder Charge po prostu może sparaliżować innego przeciwnika dopiero za drugą turą, ale jest też w sumie jakimś tam ruchem takim ciekawym. No ale oczywiście tutaj chyba najbardziej się na Zapdosie opłaca wzmacniać Thunder Crasha. Zobaczmy jeszcze tę Vibrawę, on ma tutaj Super Sonic, Scratch, no tak. Dragon Breath, Mud Shot. Jak najbardziej całkiem ciekawy Pokémon. I nad Vibravą nad Vibravą nie można przeskoczyć i jeśli ktoś do tego Pokémona podejdzie, to za tą samą turę nie może atakować tego Pokémona. Także też no to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy Pokémon. Jego nie było wcześniej w grze, kiedy grałem jeszcze. Aha, czyli leczy Pokémony, jeśli go wystawimy z ławki wszystkie negatywne statusy z naszych innych Pokémonów. Grasnot. Aha, jeśli ktoś ma bardzo mocny atak. Czyli on jest takim typowym Pokémonem do atakowania właśnie innych bardzo silnych Pokémonów, które mają ogromne obrażenia. No i Sleep Powdera ma. Sleep Powdera na 32, wow.
Naprawdę, naprawdę spora szansa, można to spokojnie wzmacniać, także no, kto wie, może nawet będzie używany przeze mnie, zobaczymy. Gdybym miał 3 ruchu, to na pewno bym go używał, a że 2, no tak, zobaczymy. Mewile, no tutaj nic specjalnego, zwykły taki atakujący Pokémon, Raichu też jest średni, nawet nie wiem, czy nie jest gorszy od Pikachu, szczerze mówiąc, wiecie. Tego przynajmniej, co ja mam. Bo tutaj nie mam tej formy Pikachu do ewolucji z Pichu. Mam tego innego Pikachu, takiego specjalnego, unikatowego, którego dostajemy za chyba na początku gry. Otworzymy teraz drugi, specjalny ten z 6 figurkami skład boosterów. Zobaczmy, co tutaj mamy. Box, to mamy, jakie możemy trafić EX-y. Charizarda, Metagrossa, Venusaura, Rayquaza, Torterra, Empoliona, Zakroma, Deoxysa, Montresa, Articuno, Blastoisa, Mewtwo, Manafiego, Mew, Infernape'a, Rashirama, Deoxysa. Aha, na Deoxysa są największe szanse. Zapdosa, Heatrana. Okej, okay, nasza peta jest 6%, no spoko. Czyli dosyć sporo szansa, dlatego trafiłem Szapeta. Ale, a tutaj co mamy odmiany? Hoha, Blastoisa, Latiosa, Magmortar. Greninja tu jest. Czy tam jest Greninja? Greninja też jest fajnym Pokémonem. Był jednym z moich ulubionych Pokémonów. Nie wiem, czy nie otworzymy sobie tego samego. No, liczymy tutaj na tego może Greninja. Tak, otworzymy sobie tego. Jeszcze raz. Uwaga, jest. Kolejne 6 figurek. No miejmy nadzieję, że chociaż się trafi więcej niż jeden EX. Fajnie, że się trafił Szapet. Super, jest to Pokémon, no naprawdę moim zdaniem lepszy niż większość EX-ów. No może nie większość, ale spora część EX-ów. Uwaga, zaczynamy chyba już od razu z przytupem, bo to jest chyba... Nie, to jest RK, to jest Miał. Ale jest R-ką. Miał może być ciekawym Pokémonem, zobaczymy. Kolejny Pokémon, no tutaj już bez strzału, nie będzie to... Ereczka. Drugi Szapet! O kurcze. No z drugiego tak bardzo się już nie cieszę jak z pierwszego. Oczywiście można tym wzmocnić chain level Pokémona. Ale... No umówmy się. Są też te zielone skrzyneczki, cuby, którym też można wzmacniać chain level. A uncommon są dość popularne i tego Szapeta jest łatwo wzmocnić w sumie. Okej, okay, mamy chyba EX-a lub Era. Lub Erkę. Zobaczymy. Oby był to EX. Jest R Vaporeon. Vaporeon ma chyba 3 ruchu, czyli jest ciekawym Pokémonem. Może będę go używał, zobaczymy. Okej, okay, kolejny Pokémon. Figurka. Jeszcze nas czeka jeden EX, a teraz będzie słaba figurka. O, i znowu Weebrawa. Może, zobaczymy. No ja będę musiał jakiś ten raz dek sobie później ułożyć. Oczywiście nie zrobię tego na odcinku, bo to zajmuje mnóstwo czasu. Oj. No tylko będzie jeden EX. No szkoda, że tylko jeden EX będzie. Mawile i teraz musi być EX, prawda? No i jakiego to nam się trafi? Lucario. Też super, Lucario. Lucario używałem też wcześniej i to był też jeden z moich ulubionych EX-ów, ponieważ ma bardzo fajną umiejętność specjalną, która może odrzucić dowolnego Pokemona przeciwnego w linii. Chyba swojego nawet też, żeby coś tam nam nie pasowało. Co my tu mamy? Jakieś karty, to już tam mniej nas interesują. Czy Lucario został zmieniony? Aura Sphere, to jest właśnie ten jego atak. Bardzo, bardzo, bardzo spoko. No i myślę, że go jak najbardziej będę używał. Jeszcze Vaporeona byśmy zobaczyli. On tutaj ma Water Slide'a. Vaporeon tak, no nie wiem, czy jest jakiś super interesujący. Aha, miał zmienia się miejscami z przeciwnikiem. To może być naprawdę... Fajna opcja, na przykład jeśli nam to wypadnie, kiedy nas będzie atakował inny, kiedy nas będzie atakował przeciwnik, to czasami to może nam nawet skończyć grę, gdyby ktoś nie ogarnął dokładnie co ma, jakie tam możliwości miał. Dobra, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy 6 booster ticketów i to sobie teraz wykorzystamy. Mam jeszcze 200 rubinów, ale myślę, że na razie nie będę tego używał, zostawię sobie jak już uzbieram te kolejne 300 na kolejny opening czy coś. 6 booster ticketów, otwieramy. Tak. No tutaj liczymy na cokolwiek, na jakiegoś EX-a, chociaż jednego przy tych 6 booster ticketach byłoby na pewno fajnie. Dobra. Jedna skrzyneczka, no i mamy Uncommon lub Common Pokémona. Chyba tylko Uncommony można zdobywać. Larvitar. W sumie to przyda się nam do tego jeszcze eventu. Dobra, materiał oczywiście. Dobra, otwieramy kolejny booster ticket. Jeszcze 5, jeszcze ten i 4 przed nami. Także myślę, że naprawdę taki opening. Jeden chyba z lepszych myślę, że na kanale.
Ten może pierwszy, bo też... O, proszę, proszę, EX! Czy to jest EX czy R? Oj, R, Tentacruel. Tentacruel chyba jest niczym ciekawym, jeden ruchu. Tentacle Sting, kiedyś to spokojnie znalazłem. Aha, czy truje i paraliżuje naszego przeciwnika, jeśli nasz Pokémon przegra walkę. Aha, Mirror Code, czy jeśli coś fioletowego wypadnie u przeciwnika, to jest on od. Jakby on przegrywał, zostaje wysłany na ławkę. I tylko to się w sumie dzieje, jeśli chodzi o Mirror Code'a, więc. No nie wiem, nie wiem. Jeden ruchu. Jako Pokémon do obrony. No ale jednak odrzucany jest. Raczej bezużyteczny jest Tentacruel, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, jeszcze 4 Exchange Single Booster Tickety. No miejmy nadzieję, że chociaż jeden EX jeszcze siądzie, no bo no nie mieliśmy szczęścia. Tam są naprawdę spore szanse, chyba około 6 czy 10, nie, jest chyba 10%, że z jakiejkolwiek skrzynki nam wypadnie EX podczas otwierania tych 6 naraz. No i ani razu to się nie zdarzyło, troszkę pechowo, bo tylko dwa EX-y dostaliśmy, bardzo fajne EX-y i dostaliśmy też dwa szapety, ale... No i tu mamy Uncommon Totodile'a. Teraz tak, czy Totodile ma 3 ruchu? Tak, ma 3 ruchu. Bite i Water Gun. Aha, ten Pokémon musi atakować po wykonaniu ruchu w pobliżu przeciwnego Pokémona, czyli raczej tak średnio, jeśli chodzi o kombinowanie. Mam Krokonała do ewolucji. Coś może, jakby był jakiś event. Chociaż nie, bo przy eventach to warto używać Pokémonów, które mają 2 ruchu i wykorzystywać to, że wtedy nabierają ruchu 3, tak? Dobra, jeszcze 3 booster tickety. No proszę, jednego EX-a, tylko jednego EX-a bym chciał. Tylko jakiegoś takiego fajnego, żeby warto było go używać. Uwaga, tap. No niestety, jest to uncommon. Pokémon i jaki? Crowdound. Jeśli jakieś Pokémony wymawiam źle, to przepraszam, ale to są, wiecie pewnie, jeśli jesteście moimi widzami, że to tam ogarniam tylko jakoś tak bardziej to pierwszą i drugą generację. Jeśli chodzi o kolejne, to tak minimalny sposób, w minimalnym stopniu, no... Crabhammer. When attacked, you can move this Pokémon back 2 steps without battling. Aha, i dostaję Waita. Czyli może zamiast, jeśli nas ktoś atakuje, to możemy tego Pokémona wycofać o dwa do tyłu pola, ale niestety... dostanie on Waita, więc tak średnio chyba, bo tak wycofywanie też nie zawsze ma sens. Dobra, 50 materiału, no to tam się uzbiera, będzie można później jakiegoś sobie fajnego Pokémona wymienić, już mam 850 tego materiału, ale tam chyba trzeba sporo na jakiegoś takiego fajnego EX-a. Zresztą też pewnie nie byłoby mi łatwo podjąć decyzję, którego Pokémona sobie zamienić za ten materiał. No i znowu niebieska poświata, która informuje nas o tym, że jest to Pokémon Uncommon, Orange Uncommon i jest to tym razem Seeking. Oj, Seeking. Dutch Mega Horn, Fire Attack, który ma Multipal, czyli jeśli wypadnie nam jeszcze raz, tyle razy, ile z rzędu nam wypadnie Fire Attack, jeśli na przykład raz wylucujemy pierwszy raz atak, wypadnie nam Fire Attack, to wtedy spinujemy jeszcze raz. I jeśli wypadnie nam drugi raz, to wtedy atak nam zabiera już nie 20, tylko 40. Trzeci raz to 60, czwarty 80, i tak może w nieskończoność teoretycznie oczywiście. No bo szansę ma no prawie pół na pół w tym momencie. A jeszcze ten atak myślę, że warto Seekinga wzmacniać ewentualnie. Aha, jeśli jest wolny typ Pokemona, no to ten dostaje plus jeden ruchu, czyli ma 3 ruchu. Myślę, że kto wie, może nawet coś ciekawego ten Seeking prezentuje sobą, ale na pewno szału nie ma. No i ostatni booster ticket, ostatni booster dzisiaj otwierany. Na dzisiejszym openingu. No na pewno przydałoby się trafić coś więcej. No i teraz ostatnie, proszę, żeby to była chociaż złota poświata. Niebieska, uncommon. Ajajajajaj. I trzecia Wibrawa. Może są jakieś taktyki na same Wibrawy. Jeszcze przepraszam, jeśli że wymawiam Pokémony. Dobra. Szkoda.
ale nie jest źle, o tyle, że z niektórych Pokémonów jestem naprawdę zadowolony i myślę, że będę mógł jakiś fajny skład Pokémonów tutaj sobie skompletować. Myślę, że taki podstawowy deck, jak na przykład grasz, masz już sporo tych figurek, tu pozbierałeś sporo rubinów, otworzyłeś sobie boostery, dostałeś fajne EX-y, no to podstawa to jest tak, moim zdaniem Chapet, jakiś inny Pokémon, który ma 3 ruchu, może być też EX, na przykład bardzo fajny jest Greninja, mi się z tym nie trafił, na swoim ostatnim koncie miałem Greninja i używałem go zawsze, w każdym moim składzie był Greninja i Chapet, a reszta czwórka Pokémonów to są z reguły Pokémony o ruchu 2, ewentualnie jeśli ktoś bardzo lubi jakieś potężne Pokémony, które mają ruch 1, ale mają ogromne obrażenia, to nie stawiałbym tu na 3 lub 4, maksymalnie jednego, znaczy maksymalnie 2, przepraszam, i ewentualnie 1. Dobrze jest mieć właśnie dwa Pokémony o ruchu 3, na przykład Chapet i Greninja, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie będzie miał jakiegoś szybkiego deku i nas nie zniszczy po prostu ruchami Pokémonów, nas nie wyblokuje i tak dalej. Także pamiętajcie, że w tej gierce nie liczą się tylko potencjalne obrażenia zadawane przez naszą figurkę, naszego Pokémona, ale także ruch czy umiejętności specjalne oraz dostosowanie się do taktyk przeciwnika, żeby za łatwo nie przegrać na naszych przeciwników. No i myślę, że teraz już bez większych problemów będę mógł awansować na 2000 plus ranking, bo teraz już jak walczyłem na tym 1900, to jednak było już naprawdę ciężko wygrywać, bo ludzie mieli same EX-y. Wciąż jeszcze do niego deck, który będzie pewnie sporo odstawał od decków przeciwników, ale myślę, że jak najbardziej coś tam będę mógł już się im jakoś przeciwstawić z tym Zapdosem czy Lucario, prawda? Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli to zrobicie i powiadomicie mnie o tym w komentarzach, to przypominam, że każdemu przypnę serce i wybiorę jedną osobę lub dwie, zależy od tego, ile łapek zostawicie. Jeśli będzie powyżej 500 łapek w górę, to dwie osoby. Jeśli będzie powyżej 1000, to 3 osoby do pozdrowień na filmie. Także dajcie o tym znać w komentarzach. Przypnę każdemu serce, tak jak tutaj przypominam. No i co? Zapraszam na fanpage i na grupę. A jeśli chcecie więcej odcinków z Pokémon Duel, to dajcie znać w komentarzach. A teraz już żegnam się z wami. Do następnego razu. Na razie. Cześć.